czekam na kolejnej konferencji prasowej po meczu FIBA Euro Cup. Rosara Godon wygrywa 84-75 KK Kumanowo 2009. Witam trenera Ljubisława Lukowicza i zawodnika Kumanowa Buksana Mandicia. Proszę o podsumowanie meczu jako pierwszy, tym razem zawodnik. Your opinion about the game. First of all, I want to say hello for everybody. So we start very bad game. First half we play very bad. We give our opponent to make many easy baskets. So we second half we find rhythm, but in the end we lose 9 points. So I want to say congratulations for our opponent and good luck. Thank you. Po pierwsze chciałbym Państwa przywitać. Źle zaczęliśmy to spotkanie. Rosa zdobyła wiele ważnych punktów. W drugiej połowie się odbudowaliśmy, jednakże później Rosa już utrzymała swoją przewagę i wygrała mecz. Gratuluję zespołowi Rosy. Dziękuję. Witam w drugiej części konferencji prasowej. Witam trenera Rosy Radom, pana Wojciecha Kamińskiego i Michała Sokołowskiego. Proszę o podsumowanie już przez trenera Rosy Radom. Gratuluję Wyszynia Kumanowo, bo wierzyli do końca i wykorzystali nasze słabości. Wynik cieszy tylko wynik. A wynik nawet może nawet nie wynik, gdy wygrano. Bo myślę, że jak będziemy popełniać takie błędy i jak będziemy grali tak w pozostałych meczach trzech tych FIBA Euro Cup, to po prostu dalej nie awansujemy. Na poziomie europejskim nie można, to nie są drużyny, które są zbierane na podwórka, tylko potrafią grać w koszykówkę i jak się da im uwierzyć, że mogą wygrać, to oni będą chcieli to zrobić. A my dzisiaj mieliśmy ich na widelcu i zamiast zagrać konsekwentnie i wykorzystać wszystkie nasze atuty i wygrać wyraźnie, to byśmy dali im nadzieję, wiarę na to, że są w stanie z nami powalczyć i za to na pewno nie należą nam się słowa pochwały, a wręcz przeciwnie. Tak jak powiedziałem, cieszymy się ze zwycięstwa, natomiast jak myślimy o czymś więcej, to nie możemy sobie pozwolić na takie przystanie. Dziękuję. Dziękuję. Michał, twoja opinia. Myślę, że coach powiedział już chyba wszystko, ale cieszy nas wygrana. Na pewno była nam bardzo potrzebna wygrana, żebyśmy awansowali do następnej rundy. Musimy bardzo dużo wniosków wyciągnąć z tego meczu, bo tak jak coach powiedział, jeżeli będziemy tak grać, to może nam to przejść koło nosa. No, tyle. Dziękuję. Czy są pytania do trenera bądź zawodnika? Proszę. Ja mam pytanie do pana trenera. Panie trenerze, zapytam o tego wysokiego zawodnika Lukowicza w zespole macedońskim, bo no, zawodnika grającego o takiej charakterystyce, w taki sposób, gdzie no, totalnie dominował pod koszami, bardzo trudno jest zatrzymać. No i pytanie, jakie rady były udzielone tym zawodnikom podkoszowym w zespole Rosy? W jaki sposób w ogóle wy jako zespół chcieliście sobie radzić z grą tego zawodnika? No bo moim zdaniem dzisiaj bardzo ciężko było go zatrzymać, wręcz momentami się nie dało tego zrobić, bo podnosił ręce do góry i patrzył na kosz i był praktycznie nie do zatrzymania, bo nie dało się do niego doskoczyć. I też kilka tych bloków, jeśli chodzi o grę defensywną. No i pytanie, jak radzić sobie też w meczu rewanżowym właśnie z tym zawodnikiem? Może będziemy go bili 3-11 z nim już dużo. Nie wiem, będzie rzutował skoro na jakiś rzut uwolny. Hakę Lukowicz. Natomiast no, trzeba walczyć. No, jak on sobie dostaje piłkę i już gdzieś tam w okolicach obręczy, no to jest ciężko. Natomiast jakbyśmy zagrali odpowiednio agresywnie, wrzucili ich na 7-8 metr, to mielibyśmy miejsce, żeby to zrobić. Rzeczywiście oni to dobrze wykorzystywali, ale to nie tym wrócili do gry. Oni wrócili trójkami do gry. Oni wrócili trójkami do gry i naszymi błędami. Po naszym spacerku my zdobyliśmy punktów 22 po szybkim ataku, oni 0. Tylko tych punktów tutaj po szybkim ataku powinno być 42. Natomiast nie wiem dlaczego
nie chcieliśmy niektórych szybkich ataków kończyć, albo, albo nie chcieliśmy biegać. Musimy biegać, no jak będziemy biegać, ten człowiek nie stanie szybko biegać od kosza do kosza. I to jest dla niego, to musimy zrobić. Natomiast jak będziemy spacerować sobie z jednej połowy na drugą połowę, to on też przez spaceruje. I nas przerzucą gdzieś tam 38-39 minut. Natomiast jak będziemy biegać i agresywnie bronić, to wtedy oni będą mieli problem. Dziękuję. Czy są kolejne pytania? Jeszcze chciałem zapytać, a co jest takie, dzieje się później, że lubimy przegrywać trzecią kwartę? Dlaczego tak się dzieje? Że dość często to się zdarza, trzecia kwarta nam nie wygrać. Dlaczego tak się dzieje? I tutaj jak tak zaistniało, że przegraliśmy tę trzecią kwartę, dość łatwo się przegrali. Pewnie kogoś też chciał powiedzieć. Może trzeba będzie zmienić piątkę na trzecią kwartę, no nie wiem. Natomiast Siara by powiedział też, Stefan chciałbym to Stefan chciałby to wiedzieć, a Pani Miku też chciałby to wiedzieć do nas. A tak jak powiedziałem, mimo że troszkę tutaj nerwy, bo są i mi się udzielają, bo powinniśmy to wygrać wyżej. Natomiast myślę, że jak będziemy przegrywać do końca sezonu trzecią kwartę, odbywać mecze, to chyba nie będziemy mieli przeciwko temu. Ja też nie. Możemy nawet więcej przegrywać tą trzecią kwartę, byle tylko czwartą wygrywać i cały mecz. Tak jest. Niech to zostaje. Dziękuję. Czy są kolejne pytania? Nie ma. Dobranoc Państwu.